Okej, Konrad, this way! Let's go! Witam was serdecznie z tej strony Black, a my sobie kontynuujemy rozgrywkę w kampanii sowieckiej. Znajdujemy się w dalszym ciągu w Stalingradzie i tutaj widzę, że już będziemy po jakichś kanałach chodzić. No ładnie, jeszcze nas zamknęli. Tutaj co? Już nie możemy. No zobaczymy, na razie się gnieździmy w jakichś kanałach jak szczury. Miał karabin snajperski? Nie. Granat. Granata rzucić nie mogę. Okej, ekipę z pojazdu opancerzonego żeśmy wyeliminowali. No ale problem jest taki, że oczywiście wiedzą, gdzie my jesteśmy, no. Ajajajajaj. Nie wiem, czy to było potrzebne do końca, żeby eliminować tą załogę pojazdu opancerzonego. No ale chyba musieliśmy to zrobić, żeby przejść dalej. Właśnie nie wiem. Okej. No i chyba mnie nie przepuszczą dalej. Musimy wyeliminować tę załogę. Was. Bicie. No i lipa. Okej. Jeszcze ktoś na tutaj strzela? Tak, tak, dokładnie, chowam się, chowam się. Co? Gdzie reszta? Okej, musimy przebić się do naszych pozycji. Ani nie ma granatów. Nie wiem, dlaczego nie mogę skorzystać. Okej, Niemcy są tutaj. Gdybym miał granaty, to by było bez problemu tutaj ich unieszkodliwić, a tak to... Ale okej, pewnie wejdę do jakiejś fabryki. Ej, patrzcie, tutaj w fabryce są nasi za murem przeciwnicy. Powiem wam szczerze, odzwierciedla to troszkę działania, jakie w rzeczywistości były w tym Stalingradzie, bo ja już wspominałem we wcześniejszych odcinkach, że w rzeczywistości walki w Stalingradzie wyglądały tak, że o każdy blok walczyli, o każdy budynek walczyli. I potrafiły być takie sytuacje,
zabiję tego, żeby wam spokojnie powiedzieć. No i dochodziło do takich sytuacji, że w jednym pomieszczeniu znajdowali się niemieccy żołnierze, w drugim sowieccy, tak? I walczyli o każde pomieszczenie. Że tamta była wojna. Działania ogólnie wojenne na wyniszczenie, że tak powiem. Oj, 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 oj. Trzeba nam oflankować wroga. O Jezu, co ja zrobiłem? Ładnie. Okej. Musimy zająć tą stację. Stacja kolejowa. Aleksander, cover me while I'm landing! Oj, 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 uciekamy, uciekamy. Dobra, asekuracja. Okay. Stop it at all costs! We will not lose this position again! No, celność jest nie najlepsza. Musimy obronić tą stację kolejową. No ładnie. To wybuchnie ten granat. Odrzucamy ich granatami. Kurczę, problem jest w tej części, że nie mogę odrzucić granatów, które rzucają. W rzeczywistości bronimy się tutaj we trzech. Całą stację bronimy we trzech. Okay. Nacierają teraz od strony wschodniej. Ładnie, rozłożymy karabin maszynowy. Okay. Przypomina mi to jedną z misji w Call of Duty 1, gdzie broniliśmy budynku. No właśnie, ale tam już miałem powiedzieć, że były czołgi wprowadzone do walki. No ale widzę, że i tutaj są. Tylko tak, za pomocą czego ja to muszę zniszczyć. Czy podejść tam. Chyba muszę podejść. Chyba muszę zlikwidować. Come on!
Chyba muszę zlikwidować piechotę i zbliżyć się do... do czołgu, ale kurczę... Nie mam broni, nie mam broni! Okej, czyli oblokujemy sobie. Będzie chyba zdecydowanie łatwiej. To jest czysto. Okej, unieruchomimy go najpierw. Okej, czołg zniszczony. Trzeba zmniejszyć ten karabin maszynowy. Okej. Dobra, chyba stacja jest czysta. No, broni tego tutaj wszystkiego jest troszeczkę, także sobie chyba podmienimy. To muszę zająć punkt B. Muszę zająć punkt B, później C albo A. Okej. To jest chyba tutaj ten punkt. Szybko zajmiemy sobie pozycję. Okej. Uff, ledwo co przeżyłem. Oczywiście, gdzie są moi kompani? Nie ma ich. Jak zawsze. Okej, punkt B oczyszczony. Oni oczyścili punkt A. No nie, choć tam pozginiesz. Okej. A myśmy tymi rurami szli. Idziemy na zebranie. Well done, comrade. That should take well done. No doubt they'll be back in a couple of hours. Let's head back to the station house. Move. Okej. No to sobie rozegramy jeszcze jedną misję. O, już Stalingrad, rok 43, czyli zbliżamy się ku końcowi, że tak powiem. Niemcy skapitulowali, jak dobrze pamiętam, w 43 roku w miesiącu lutym dostała się cała armia szósta Paulusa do niewoli, ale sobie kontynuujmy. January 2nd, 1943. Surrounded on all sides by Soviet forces, the German 6th Army at Stalingrad continues to crumble in the absence of a desperately needed supply line. Many German soldiers trapped in the city, who are now literally starving and running out of ammunition, continue to fight regardless, fearing that the Soviets will execute those who attempt to surrender.
The fighting amongst the firebombed ruins of the city intensifies, as thousands of Soviet infantry continue to retake Stalingrad, one block at a time. Minus 44 stopnie Celsjusza, to już naprawdę temperatura zabójcza. Comrades, the fascists have recaptured several apartments along this street. Our duty is to take back these buildings one by one and then destroy their ammunition depot near City Hall. Let's go! Okej. Niemcy desperacko się bronią. Boże, z tego to się w ogóle nie da nic zabić. Musimy... O kurde. O kurde, nie to naciskam, co trzeba. Zaraz oczyścimy ten budynek. Okej, budynek oczyszczony. A jeszcze nie do końca. Teraz będziemy musieli zniszczyć ten czołg, który skutecznie nam tutaj tarasuje drogę, że tak powiem, na tarczę. Zaraz zmienimy sobie broń. No nie! O kurczę! No nie mogę, no nie mogę tam dojść do tego czołga, czołgu. Jak ja mam go zniszczyć? Jak ja mam go zniszczyć? Czym jak mam go zniszczyć? Miał jakąś broń za pomocą której mogę to zrobić? Tak jest. Okay, żeby on mnie znowu nie przejechał. Sprytnie to zrobiłem. Zbieram sobie tutaj amunicję. Amunicję, granaty. Teraz, gdzie my się mamy przedostać? Tutaj pewnie nam otworzyli drzwi. Okej. To jest na budynku naprzeciwko. Okej. Rozłożył karabin. Co jest? O co tu chodzi? Nie komentuję. Okej. Czy kogoś tu jeszcze mamy? Get out of there!
tutaj nie da się przestrzelić przez tą lampę, o co tu chodzi? Okej, szybko zajmę pozycję. No nie, no takie zajmowanie pozycji to... To ja dziękuję, no. MG42. No co to, no nie mogę przestrzelić jakiejś błąd tekstury. No co chodzi? No i szybko wrzucamy granatami. Coś na pewno na górze będzie. O kurde! Ile tych granatów rzucili? Okej. No, ładnie nam zostawili tutaj karabiny. Wyczyścimy sobie tutaj przedpole karabinem. Widzę, widzę, nie musisz mi mówić. No nie mogę, bo mnie tu sprzątnie zaraz czoł. No i właśnie, o tym mówię, no. No tak, teraz to mi możesz powiedzieć. Nie uciekam, bo trzeba ten czołg zlikwidować. Którędy mam wyjść? Okej, okay, rozwalił mi tu przejście czołg. Okej, jakoś muszę się tutaj do czołgu zbliżyć. Podejrzewam, że będzie najlepsze... Najlepszym rozwiązaniem będzie przejście od flanki, ale nie wiem, czy na to pozwolą. O Boże, kochany, kto mnie tu strzela? Kto mnie tu strzela i skąd? Skąd mnie strzelają, lol. No ładnie, no. No i właśnie tak powinni, tak współdziałała najczęściej niemiecka, że tak powiem, machina wojenna. Czołgi nacierały wraz z piechotą, także ciężko było cokolwiek tutaj w początkowym okresie wojny zrobić aliantom. Po prostu byli zaskoczeni, jak można było zastosować czołgi wraz z piechotą. I szybkie natarcia właśnie czołgów połączone z piechotą i lotnictwem. W dużym stopniu
zaważyły na tym, że Niemcy odnosili w początkowym okresie wojny tak wielkie sukcesy. Okej, czołg zniszczony, możemy chyba raczej przejść dalej. Czołg oporu zniszczony. Tutaj tak, na przykładzie mogę podać na przykład Francji. Francuzi używali czołgów w rozdzielonych, tak? Na poszczególne bataliony nie działały razem, tak? A Niemcy w zwartych grupach czołgi były wspomagane lotnictwem i piechotą. Momentalnie brały w okrążenie jednostki aliantów. Dobrze, to ja z tego miejsca się będę z wami już żegnał. Dwie misje sobie żeśmy się z nimi, przeszliśmy je. Także tak jak mówię, z tego miejsca się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.